Ano, witam. To już siódma część zdobywania osiągnięć w My Summer Car. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, z każdym odcinkiem zbliżamy się do końca tej serii. Napiszcie w komentarzu propozycje na dalsze filmy, ja z chęcią będę je czytał i rozważał. I tak jak zawsze, jeśli film Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do materiału. Pierwsze osiągnięcie, za które się zabrałem, to Hannes Kollegmeinen. Już je próbowaliśmy parę razy, więc nie muszę chyba tłumaczyć, na czym to polega. Zacząłem od rozstawiania rzeczy do maratonu, rozstawiłem parę piw i ruszyłem na linię startu. Dobra, wszystko rozstawione, można zacząć. No. Se wystartowałem, nie? Gdy mnie już wypuścili, udałem się na wyścig. Zaczęło się odliczanie i po krótkiej chwili wystartowałem. Zrobię wam z tego timelapse, bo to trwało dosyć długo. Gdy tylko dotarłem do mety, nie dostałem żadnego osiągnięcia. Zrobiłem wszystko, co mi polecaliście w komentarzach, a mimo to nie udało się. Pomyślałem, że zrobiłem coś nie tak, więc postanowiłem wystartować jeszcze raz. Znowu dotarłem do mety i znowu nic. Poddałem się. Za dużo czasu mi to zabrało. Następne osiągnięcia, jakie postanowiłem zrobić, są związane z komputerem. Więc go zamówiłem, po czym wróciłem do domu, żeby naprawić korki. No bo po osiągnięciu z piorunem musiało je naprawdę mocno wystrzelić. A gdy już naprawiałem te korki, przez przypadek kliknąłem prawy przycisk myszy i gdzieś go wyrzuciłem. Poszedłem przeszukać teren w jego poszukiwaniu i nie znalazłem go. No i tyle było z bezpiecznika. Czekałem na telefon od Timo, że komputer jest gotowy do odbioru. Lecz nie zadzwonił. Po krótkim rozmyślaniu co dalej, uznałem, że przyszła pora na wyścigi. A z wyścigami do zrobienia mam 4 osiągnięcia. Kiddy Champ, wygranie wyścigu juniorskiego. Sliding Sweet, zajęcie trzeciego miejsca w wyścigu amatorskim. First Loser, zajęcie drugiego miejsca w wyścigu amatorskim. Oraz Flying Finn, zajęcie pierwszego miejsca w wyścigu amatorskim. Czytałem na różnych forach, że ludzie mają problem ze zrobieniem tych wszystkich osiągnięć, a dokładnie z drugim i trzecim miejscem. Uznałem, że prędzej czy później i tak mnie będzie to czekało. Więc długo nie zwlekałem, udałem się z Satsumą do miasta i skracałem sobie czas aż do soboty, zapisując grę. Najpierw mnie czeka wyścig juniorski, czyli Kiddy Champ. Trzeba ten wyścig wygrać 2 razy, aby dostać się do wyścigów amatorskich. Zapisałem się na wyścig i większość prób wyglądała tak. Lecz 8. próba była tą jedyną. Udało mi się dojechać do mety i dostałem się do drugiego etapu wyścigu. Zaparkowałem Satsumę w wyznaczonym miejscu i poszedłem przeskipować czas do niedzieli, czyli do dnia, kiedy odbywa się drugi etap. Pojechałem na start, który znajdował się po drugiej stronie wyścigu. I zaczęło się. Drugi etap wyścigu wyszedł mi za pierwszym razem i dostałem osiągnięcie. Cieszyłem się udanym wyścigiem, lecz to był dopiero pierwszy wyścig, a muszę go pokonać 2 razy. Ale postanowiłem najpierw zawieźć trofeum do domu. Gdy dojechałem na miejsce, postawiłem go na półce i uznałem, że pora dolać płyny do Satsumy. No tak, silnik nagrzany. Po 10 minutach mi przeszło, więc wróciłem do miasta. Zanim jednak pojechałem na wyścig, postanowiłem, że poszukam swojego zderzaka, bo odpadł mi, gdy jechałem i dostałem mandat za niezarejestrowany pojazd. Chwilę szukałem i znalazłem go przy pawilonie i ruszyłem w stronę wyścigu. Jednakże tym razem oba etapy przeszedłem za pierwszym razem. Teraz przyszedł czas na wyścigi amatorskie. Tutaj już muszę się spiąć, bo różnica czasowa jest naprawdę duża. I albo jadę na pełnej, albo ląduję w rowie. A więc wyruszyłem pod sklep, aby zatankować. I gdy płaciłem za paliwo, pojawił się druczek wpłaty za komputer. Byłem zdziwiony, bo telefonu żadnego nie dostałem, ani nic. Ale w sumie nie było mnie w domu od czasu wyścigu, to może dzwonił. W każdym razie postanowiłem, że szybko pojadę po vana i przywiozę komputer z powrotem. Ale zanim to zrobiłem, podjechałem do sklepu obok stacji kontroli pojazdów. Bo jak napisał N-Mixer, mój widz z Discorda, na którego swoją drogą gorąco zapraszam, link w opisie,
Jest tam notatka dotycząca internetu. Zapisałem ją sobie w notatniku, aby później ją wykorzystać w komputerze, po czym wyruszyłem po vana. Jadąc do miasta, tak długo jeździłem Satsumą, że nie mogłem vana wujaszka opanować. Po chwili zrobiłem sztuczkę jak w Tony Hawku i opanowałem tą bestię. Przywiozłem komputer, ale nie działał. Może dlatego, że nie miałem jednego bezpiecznika? Sam już nie wiem. Wracając do wyścigu. Stanąłem na starcie i zaczęło się odliczanie. Byłem gotowy jak nigdy dotąd. Podszedłem do wyścigu po raz kolejny. W którymś momencie zabrakło mi sekundy do pierwszego osiągnięcia. Ale za to byłem na czwartym miejscu w pierwszym etapie. Aż po jakimś czasie doczekałem się swojego pierwszego sukcesu od dłuższego czasu. Dojechałem do mety, nic mi nie zaliczyło, już miałem wczytywać w ogóle save'a, lecz przed tym postanowiłem sprawdzić wyniki, aby wiedzieć, ile mam jechać. Podjechałem ledwo do wyników i dostałem osiągnięcie za zdobycie drugiego miejsca. Byłem zdziwiony i zauważyłem, że to nie pokazuje od razu, tylko chwilę po tym, jak się podjedzie do listy wyników. A do tego zauważyłem również, że mając czwarte miejsce w pierwszym etapie, jedąc tak samo w drugim, kończę na drugim miejscu. Co idzie za tym, że muszę ukończyć pierwszy etap na co najmniej trzecim miejscu, aby mieć szansę na trzecie lub w najlepszym przypadku pierwsze miejsce. Postanowiłem zapisać grę i spróbować jeszcze raz ukończyć wyścig z jeszcze lepszym wynikiem. Kolejne podejście skończyłem na czwartym miejscu z przebitą oponą i ogólnie rozwaloną Satsumą. Już straciłem nadzieję na te osiągnięcia, lecz wydarzył się cud i następne podejście zaraz po tym, jak zająłem czwarte miejsce, skończyłem pierwszy etap na trzecim miejscu. Podjechałem do listy zapisów i Fletary mi powiedział, że muszę mieć Satsumę po przeglądzie i zarejestrowane. W tym momencie doznałem szoku. Dopiero co skończyłem pierwszy etap, a na drugi nie mam przeglądu. Rejestracje obydwie są, więc nie wiedziałem, o co może chodzić. Zacząłem przeszukiwać internet w poszukiwaniach odpowiedzi na moje zagubienie. Po dobrych 5 minutach znalazłem na forum wpis jakiegoś użytkownika. Napisał, że w My Summer Car Satsuma traci przegląd po paru tygodniach od rejestracji. Z moich obliczeń wynika, iż moja Satsuma traci ważność właśnie w ten dzień, w którym miałem się ścigać. Co idzie za tym, że muszę opuścić ten wyścig i spróbować w przyszłym tygodniu po tym, jak Satsuma przejdzie przegląd. Nie nagrałem, jak przechodzę przegląd, ponieważ zajęło mi to trochę czasu, ogarnięcie, co muszę zamontować, aby ona przeszła ten przegląd i tak dalej. Lecz tydzień później podszedłem znowu do drugiego etapu wyścigu. W pierwszym znowu zająłem trzecie miejsce, więc teraz pozostało tylko wykorzystać moment, że wszystko działa. Nie musiałem długo czekać na następny sukces. W pierwszej próbie po przeglądzie, gdy dojechałem na metę, aby sprawdzić wyniki, zająłem pierwsze miejsce i dostałem osiągnięcie. Odwiozłem puchar pod Timo, tam zostawiłem wszystkie moje puchary za wygraną, ale teraz pozostało mi podobno najcięższe wyzwanie, czyli zająć trzecie miejsce. Zapytacie pewnie, czemu najcięższe, skoro pierwsze i drugie wydaje się najcięższe. Już tłumaczę. Na pełnym ulepszonym silniku i na prędkości minimum 100 na godzinę można na spokojnie wygrać ten wyścig. Tak samo z drugim, jeśli ma się lekko gorszy silnik lub lekko zniszczone części. Lecz trzecie miejsce wymaga odpowiedniego czasu. A do tego trzeba wiedzieć, gdzie jechać z daną prędkością, aby to osiągnąć. I dosłownie mam wrażenie, że to jest RNG i trzeba liczyć po prostu na farta. Moje pierwsze podejście wyhamowałem lekko przed metą, wcześniej jadąc 90 na godzinę. I mimo to zabrakło mi około sekundy do trzeciego miejsca. Ale następne moje podejście, mimo okropnych pomyłek, zająłem trzecie miejsce i dostałem to osiągnięcie. I tak oto kończymy dzisiejszy odcinek i rozdział z wyścigami. A właśnie, dostałem prośbę o pozdrowienie. Od Youngmana widzę z mojego Discorda. Także pozdrawiam. Swoją drogą zapraszam na mój serwer Discord, jeśli również chcesz być pozdrowiony. Na moim serwerze Discord znajdziesz kanały takie jak fanarty, memy, powiadomienia o przyszłych filmach czy też streamach. Jest opcja ze mną też popisania, jestem tam praktycznie codziennie aktywny. Śmiało można ze mną pogadać, zadać jakieś pytanie, jest tam też większa szansa, że odpiszę niż w komentarzach. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Również włączyłem opcję wspierania na kanale, możecie się przyczynić do tego kanału klikając przycisk wesprzyj i wspomóc dalsze rozwijanie kanału. W każdym razie, jeśli film Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Do zobaczenia, do następnego. Yo!